Siemanowicowie, witam serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj pierwszy taki rozrywkowy materiał. Dlaczego? Szybko wytłumaczę, dlaczego rozrywkowy materiał dzisiaj. Dlatego, że miałem szukać Milki, ale okazało się, że wróciła na palionowo, więc już nie muszę. Możemy się spokojnie delektować tym, co jest na palionowie, a ja już mam dość tego Herobrine'a, mam po prostu serdecznie tego dosyć, więc w dzisiejszym odcinku wraz z Dave'em, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek, w którym będziemy musieli robić rzeczy na czas. Nie wiem dokładnie, jak to się będzie nazywało, w każdym razie mamy tutaj przygotowane zadania, 8 zadań do wykonania, w każdym będzie po jednym zadaniu i po prostu będziemy na zmianę losować, prawda, zadanie, które trzeba będzie zrobić i kto pierwszy wykona to zadanie, ten ma punkt, osoba, która będzie miała najwięcej punktów na sam koniec, wygrywa oczywiście odcinek. Na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, zapraszam do Dave'a na kanał, no i tyle, możemy startować, panie Dawidzie. Go! Dobra, jako że jesteś gościem, ja daję ci wybrać pierwszemu skrzynkę. Okej, okay, czyli jedną z tych 8 wybieram. Jedną z 8 wybierasz, dokładnie, którą chcesz. Dobra, bierę tą. Bierzesz tą, okej, okay. W takim razie, co my tam mamy? Czytaj zadanie. A, to ja mam od razu czytać? Tak, czytasz zadanie i wykonujemy. A, kto pierwszy pokaże swój drugi kanał, wygrywa. Co ty gadasz, to się trafiło na starcie. Dobra, ja dobra. Czy na YouTubie? Tak, na YouTubie swój drugi kanał trzeba pokazać, do no kamery, już. Do kamery. Już pokazałeś? No tak, co? Żartujesz? Ale jak? No to tak, no to tak. Po prostu weź na kanał na telefonie i pokazać, no. Stary, ja tak nie, to ja na kompie odpaliłem, ja na kompie. Ha, okej! Okay. Znaczy ja na telefonie pokazałem, ale to się liczy jakby, to git, może być też na kompie. Może być na kompie, jak było widać to git. No i widzowie, a propos to, dlaczego takie zadanie jest? Dlatego, że musicie wbić na kanał Szczypsa Plus i do Dave'a na kanał Dave Games, ponieważ tam pojawiają się nasze dodatkowe odcinki z Robloxa i z innych takich rzeczy, więc serdecznie zapraszam, a na pewno tam się pojawią też jakieś odcinki nasze wspólne. Zresztą dzisiaj będziemy też nagrywać, więc wbijajcie na nasze kanały dodatkowe. I se oglądajcie, dobra. Pierwsze zdanie zrobione, i wygrałeś, masz punkt. Cyk, tutaj, nie? S. Dobra, tutaj to ja wybieram. Dać, tutaj dać tą książkę? W sensie możesz. O, możemy tak robić, w sumie to będzie nam liczyło. No, punkty. Tak będzie punkty. Tak, nie? Tak, no. Dobra. No to słuchaj, ja wybieram kolejne zadanie, w takim razie ja wybieram. Pum, pierwsze z lewej. Tu. Dobra, uwaga, czytam zadanie. Przynieś 10 obsydianów. Dobra, kto pierwszy przyniesie 10 obsydianów, wygrywa. Ja nie mam fajerwerek. O, ja na szczęście mam, ale ja nawet nie wiem, czy ja mam obsydian na chacie teraz. O nie, to ja będzie ciężkie. Ci powiem, że ja chyba nawet nie mam czego. Ja też nie mogę ma. Nie mieć, ja też mogę nie mieć. Ale... bo ja ostatnio zużywałem, kurde, ja to też, ale mam... Stary, mam 2 obsydiany. Mam kolejne 2, ale nie mam 10. Nie, ja nie będę też miał na pewno. Ja na pewno nie mam. Kurde, ale co lipa. Ja zużyliśmy ostatnio. Ja mam jeden jakiś płaczący obsydian. Płaczący? To nie. Ale stary, ja nie mam w ogóle... Ja mam tylko... No to stary, wiesz co to oznacza? Co, że remis? Nie, się nie podda, że niszczyć, nie. No lecisz do kopalni, nie? Czekaj, nie ma szans, czekaj, ja znajdę. Ja mam plan, ja lecę do kopalni. Ja lecę do kopalni, wydaje mi się, że to... Mam! Nie, żartujesz! Miałem w domku, no, mam, a 10! A już się leci do kopalni. Aaa, no dobra, no, ja nie mam. No to w takim razie kolejny punkt dla ciebie. Ale jaja, nie miałem ten. Zero! Miałem 4 obsydiany tylko. Przynoszę, żeby nie było, o, jest 10. Cyk. Mogę dać raz, dwa, dobra, trzy, no to tam cztery, do, możesz pięć, sześć, do siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dobra, dobra, no to kolejny idealna punkt dla dycha. Ciebie. Ja miałem 4 tu w tym, nie miałem więcej. Daj tu książkę, ale... nie? To możesz... Książkę, wiesz. A książkę tam tutaj, też. Nie? Nie, to ty masz, nie? Tą twoją. A, zadanie. Ja mam, tak, przepraszam. No. O, jeszcze 2 punkty. Dobra. Zapomniałem, że ja losowałem zadanie. Dobra, teraz ty, no. Dobra, biorę to. Kto szybciej zrobi 10 pajacyków, wygrywa, ale co, w prawdziwym życiu? No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop! Stop! Dobra, zrobiłem! Byłem pierwszy? Halo? Byłem pierwszy. Zrobiłeś? Byłem pierwszy byłem, no. Byłeś pierwszy? No nie, no to będzie trzeba zobaczyć też na tym, na... Ale ja kurde, chyba źle zrobiłem, bo się nie oddaliłem, żeby było mnie całego widać, ja kurde. Też nie było mnie całego widać, miałem głowę przyciętą, ale dobra. No nie, no to w takim razie tutaj, punkt... Kurczę, no to już byłeś przy kompie w sumie, jak ty słyszałeś, jak ja mówię, że skończyłem? No ja już tak z 3 sekundy do widzów. Serio? No to nie, no dobra, no to wygrałeś. Ej, ale co jest? Nie wiem, może ja po prostu za wolno robiłem te pajacyki, bo ja tak jakby na luzie no, sobie... No, ja tak mega szybko, a nie? Tak, ja tak mega szybko, no taki dobra, speedrun. Dobra, no okej, okay, dobra, to ja muszę bardziej tryhardować, dobra. Słuchaj, no to w takim razie biorę kolejne zadanie. Wezmę w takim razie to zadanie i zobaczmy, co tutaj w takim razie mamy. Kto pierwszy...
Kto pierwszy zostawi łapkę w górę, wygrywa. Ale to jest jedyne zadanie, które nie dotyczy nas, tylko dotyczy widzów. To widzowie biorą udział również w tym odcinku. Widzowie, kto pierwszy zostawi łapkę w górę, wygrywa. Dajcie znać w komentarzu, ile sekund wam to zajęło od momentu, jak przeczytałem tą, prawda, książkę. Dobra, no czyli to zadanie leci do widza. Tu rzucam dla widza. Tam dla widza. Dobra, no to teraz ty losujesz, bo ja wylosowałem to. To już było, tutaj nie ma, okej, dobra. Uwaga, uwaga. Kto pierwszy doleci na Jetowice, wygrywa. O kurczę, dobra. A ty nie masz litry. To ja nie mam, mamy litry, nie mam fajerwerek, więc nie mam tutaj walkover po prostu, no walkover. Jest, ale to dolecę już na te Jetowice, żeby nie było, że olałem zadanie, więc uwaga widzowie, oficjalnie można powiedzieć, że pierwszy, prawda, doleciałem elegancko, no to stary, ty miałem farta, nie? Tak jak ty z tym obsydianem, bo do tego się nie dało przygotować. No, totalnie. No dobra, no czyli... A ja mam to, że i Maru wszystkie itemy spalił i też te kurde fajerwerki, dlatego ja nie mam. O nie, najgorzej. A ja mam tylko 20, to bym dał ci, jakbym miał więcej, ale niestety nie mam. Dobra, odłożysz mi tu książkę. To jest mój, prawda? Dałem ci, a to już jest, no to ja mam jeden punkt tylko. Ty masz trzy. No dobra, biorę kolejną książkę w takim razie. Jesteś gotowy? No. Dobra, uwaga. Zdobądź czerwonego kwiatka. O kurde, dobra, to jest. Mam. Nie, to skrzynki wkładam, ja jest. Ja nie mogę. Dobra, na farcie, mam w końcu drugi punkt. Doganiam. Ja przegram jeszcze, to nie wytrzymam, dobra. Dobra. Jest, ja jestem, dobra, to bierz. Już nam się kończą zadania w ogóle, stary. Uwaga. To poszło. Kto pierwszy dostanie się na najwyższy punkt na Palionowie, wygrywa, no nie! Ja znowu muszę poddać, no! Ja nie mogę, jakie te fajerwerki są OP! Tu, w tym odcinku, faktycznie, tak. No dobra, ja no doleciałem na najwyższy punkt, to jest, prawda, ta wieża, którą ja zbudowałem, więc git. Okej. Okay. Kurczę, no widzisz, jakby... Dziwne, że się nie spodziewałeś tego, że robili na czas, fajerwerki ci się nie przydadzą. Kurde, nie? Jakoś nie przewidziałem tego. Dobra, nie? Które nam zadanie się zostało? Tu jest zrobione, tu jest to zadanie zostało, okej, tu już wszystkie zrobiliśmy. Czy to jest naprawdę ostatnie zadanie? No dobra, no to jedno. W takim razie pozostało nam zrobić ostatnie zadanie. Dobra stary, musimy zjeść złote jabłko. Nie, no żartujesz chyba. Nie będę używał elytry, żeby nie było... Skąd ja mam znaleźć złote jabłko? No szukaj, ja też lecę szukać do siebie na chatę. Może będę musiał skraftować, nie wiem, zobaczę, aczkolwiek... Żartujesz, że zrobiłeś! W pierwszej losowej skrzynce było! Co? Ty masz tak blisko na głos! Jest, dobra, mogę zjeść jedno i drugie, bo mam dwa. Zenchantowane i zwyczajne. To jest najgorsze, że ja już nie chciałem tego mówić głośno, nie? Ale ja mam trzy złote jabłka w Wenderchestie. Już wiedziałem, że jakby... Nastawiałem się na to, że dobra, nie biegnę, bo ja i tak wiem, że gdzieś to tam jest, nie? I myślę sobie, nie, no na bank nie znajdziesz. Proszę, a to jest stary, w ogóle... To by poszło że ty też to mogłeś wziąć. To by ty też to mogłeś wziąć, bo to było tam. Tam skrzynka jest, normalnie nie wiem, co to jest w ogóle za skrzynka. Serio? Chodzi, że wam pokażę. Jest w ogóle jakaś skrzynka, ja po prostu w tą skrzynkę wlazłem. Tak, tutaj. Wiesz, co to jest za skrzynka? My tu kiedyś nagrywaliśmy odcinek, że itemy tutaj... I to jakie to są rzeczy, które zostały... To jest wszystko. Stary, to jakieś w ogóle lepsze na te. Diamenty, to jest w ogóle obsydian, nie widziałem tego, patrz. Co jest grane, ja stary, to muszę było dwa zadania zrobić, jakie OP skrzynka. Dobra. Skrzynia, dobra. No to zjem, enchantowane. To się udało. I zwykłe, cyk. No dobra, czyli co? Czyli ty masz 4 punkty, a ja mam 3? 3, no. Naprawdę? Tak, bo widz jedno. Jedno ale to zadanie czekaj, ale to było, czemu... Czemu ja mam... Czekaj, bo ty masz 3 tutaj. Daj tu 4. A, to ja mam, dobra. Ty masz. Dobra, czyli wygrałeś jednym punktem. Let's go! Gdyby nie ten widz, gdyby ta książka była dla mnie, bym ją wygrał, byśmy mieli remis i może było jakoś kontynuować. No, ale skończyły nam się skrzynki, skończyły nam się zadania, więc w takim razie Dave, no, ze mną wygrał. Jak chcecie, widzowie, kolejny taki odcinek, łapka w górę i subskrypcja. Trzymajcie się, elo! Yo!